Cześć, witam w kolejnym vlogu. Po raz kolejny w tym roku moje klubowe jezioro. Jest końcówka marca, dokładnie 26. Kolejne dwie doby z przerwą na jutrzejszą kilkugodzinną pracę spędzę na tym jeziorze i postaram się złowić kolejne piękne karpie w tym sezonie. Póki co sezon bardzo fajnie się rozkręca. Mam już 3 ryby na koncie. Także jest jeszcze szansa, że ten dorobek w marcu będzie nieco wyższy. Zobaczymy, co pokażą kolejne dwie doby. A teraz czas na rozłożenie biwaku i posłanie zestawów do wody. Dziś testuję nowe kije, a jakie to modele i dlaczego postanowiłem je zakupić, dowiecie się w dalszej części tego vloga. No to ruszamy! Let's go! Z tego względu, że prognoza pogody nie przewidywała deszczu, kwestię rozkładania biwaku zostawiłem na później. Rozpocząłem od instalacji rodpoda nad brzegiem jeziora. Przyjechałem nad wodę przygotowany zdecydowanie bardziej niż zawsze. Może to za sprawą nowego wiaderka, do którego aż chciało się załadować różnego rodzaju PV-ki. Siateczki z peletem, różnych rozmiarów nici z kulkami, a także woreczki przygotowane systemem Rapid. To właśnie do nich zakupiłem nowe kije Foxa Horizon X3 o krzywej ugięcia 3,5 LB. Celem ich zakupu było zwiększenie zasięgu rzutu zestawów z PV-kami oraz hol karpi w trudnych łowiskach. Mówiąc krótko, zwiększenie mocy. Liczę, że dadzą mi wiele radości i przyjemności zarówno w rzutach, jak i w holu. Pierwszy kij wyposażyłem w mały woreczek wypełniony 4 i 2 mm peletem, a jako przynętę użyłem dumbbellsa Wafters Peach & Pepper na przyponie Blowback Rig. Zestaw z ledkorem połączyłem z żyłką główną za pomocą dwóch pętli. Pozwoli mi to później szybko wymienić zestaw do kolejnego rzutu. Na stick markerach odmierzyłem odległość 72 metrów. Na taką odległość planowałem posłać zestaw. Niestety za pierwszym razem się nie udało. Zabrakło około 5-6 metrów. Myślę, że kolejne próby będą zdecydowanie lepsze. Kolejny zestaw wyposażyłem w klasyczny Herrick z moją niezawodną kombinacją 12 mm popka Peach & Pepper z 16 mm kulką Krill Tufuans. Dzięki małej PV-ce z siateczki drugi zestaw spadł zdecydowanie dalej. Gdy wędki, podbierak i mata znajdowały się tam, gdzie trzeba, przyszła pora na obozowisko.
Godzina 16:55. Wszystko rozłożone. Pora poczekać na pierwszego karpia. Niestety, pomimo pięknej aury, ryby w moim sektorze nie wyrażały chęci współpracy. Wieczorem, w nocy i nad ranem. O godzinie 6:15 musiałem zwinąć wędki i udać się na kilka godzin do pracy. Na szczęście nie musiałem zwijać obozowiska, ponieważ koledzy ze stanowiska obok zadeklarowali się przypilnować mojego dobytku. Krótko przed południem ponownie pojawiłem się nad brzegiem jeziora. Zestawy ponownie znalazły się na dnie. Dokonałem małej korekty przynęt, zastępując waftersa pop-upem. Drugi zestaw został bez zmian. Ponownie w wodzie. Może druga doba będzie łaskawsza. Teraz przyszedł czas na relaks i obserwacje budzącej się do życia przyrody. Miałem ogromne szczęście śledzić tarło tutejszych szczupaków i przygotowania płazów do godów. W czasie spaceru brzegiem jeziora znalazłem wbitą na sztywno w ziemię prowizoryczną wędkę zakończoną dużym hakiem z twardą kukurydzą. Czy to narzędzie kusownicze? Co o tym myślicie? Napiszcie o tym w komentarzu. Niestety sygnalizatory nadal milczały. To spowodowało u mnie chęć zmian w położeniu zestawów. Przypuszczałem, że karpie są zdecydowanie dalej, tym samym są poza moim zasięgiem. Dlatego poprosiłem Dominika ze stanowiska obok o wywiezienie zestawów łódką zanętową. Do komory załadowałem miks peletów oraz kilka kulek zanętowych.
pomocą dipera w modelu udało się znaleźć dołek z głębokością sięgającą blisko 2 metrów. To dawało nadzieję. Teraz pozostawało już tylko czekać. W końcu szczęście się do mnie uśmiechnęło. W końcu coś usiadło. Mam nadzieję, że uda mi się wyholować tą rybę. Godzina 21:26. W tym braniu noc minęła w ciszy. Nad ranem postanowiłem jeszcze raz spróbować wywieźć zwycięski zestaw. Dzięki uprzejmości Dominika było to możliwe. Thank you.
jest pierwsza ryba, prawdopodobnie jedyna z tej zasiadki, ale przynęta, peach and pepper i oczywiście kryl po raz kolejny na tej wodzie daje rybę i pozwala mi nie zjechać o branku. Zostało jeszcze kilka godzin łowienia, mam nadzieję, że jeszcze coś wyjedzie, ale i tak już jest dobrze, chociaż na tle konkurencji, która łowi na tym jeziorze, wypada mi dzisiaj blado, ale nie o to chodzi. Niech chłopaki się nałowią. Feeling alive, nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah. Kończy się kolejna zasiadka na mojej klubowej wodzie. Dwudobowa zasiadka z przerwą na pracę. Na szczęście nie zjeżdżam o blanku. Jest ryba, całkiem przyzwoita, dwucyfrowa, 11 kg. Także ja jestem bardzo zadowolony. Niestety ryby nie chciały za bardzo współpracować w rewirze, w którym łowiłem. Dlatego też poprosiłem kolegę ze stanowiska obok, żeby wywiózł mi zestawy znacznie dalej, gdzie głębokość łowiska waha się w okolicach 1,8 metra. Kilka dni temu mieliśmy przymrozek i to sprawiło, że ryba cofnęła się w głębsze sektory jeziora. I tak jak dwa tygodnie temu ryba pojawiała się już w płytszych sektorach akwenu, to niestety podczas tej zasiadki tego nie uświadczyłem. Nie było w ogóle żadnych spławek, woda w sumie była martwa, a ryby, które wyjeżdżały, wyjeżdżały tylko z najgłębszych miejsc. Jedno ze stanowisk w czasie tej dwudobowej mojej zasiadki złowiło 10 ryb, ja złowiłem tylko jedną, no ale jest ta honorowa i to najważniejsze. Także zwijam wędki, wracam do domu i nad wodę wracam niebawem, także śledźcie mój kanał, zostawcie oczywiście subskrypcję, będzie mi bardzo miło, jak zostawicie komentarz, no i oczywiście łapkę w górę. Także do następnego, trzymajcie się ciepło, siema, siema. Siema. I've been living life right like I